Telewizja w Polsce, w centrum wydarzeń Tadeusz Płużański. Witam państwa bardzo serdecznie. W Wielkiej Brytanii wciąż wrze wielkie zamieszki antymigranckie, nad którymi stara się zapanować brytyjski rząd. Zobaczmy wpis Dariusza Mateckiego, który wraca do genezy tej sprawy, tych zamieszek. Dziewczynki zamordowane przez Afrykańczyka. Wyobraźcie sobie, że to wasze dzieci, które wyszły z domu na półkolonie w waszym mieście. Każdy, kto popiera masową migrację do Europy, w tym Polski, jest wrogiem naszej cywilizacji, zagraża bezpieczeństwu masowa migracja. European Lives Matter. To jest wpis posła suwerennej Polski Dariusza Mateckiego. A zobaczmy reakcję brytyjskiego rządu, w tym premiera Keira Starmera, lidera partii pracy Labour Party, który właśnie no, wytoczył ciężkie działa przeciwko manifestantom. Ponad 400 osób zostało aresztowanych. Oskarżono 100 osób, część w związku z aktywnością w sieci. Wszystkie wnioski trafiły już do sądu. Teraz oczekuję, że wyroki skazujące zostaną wydane przed końcem tego tygodnia. Wysyłamy mocną wiadomość do wszystkich, których to dotyczy, także tych działających w sieci. Prawdopodobnie będziecie mieli z nami do czynienia jeszcze w tym tygodniu. Nikt nie powinien uczestniczyć w tym chaosie. No, możemy zadać sobie pytanie, myślę, że wielu w Polsce zadaje sobie to pytanie, czy to jest właściwa polityka, żeby na siłę odpowiadać siłą, a może błędem jest to, że przez lata prowadzono błędną politykę migracyjną, no i teraz mamy kłopot. Elżbieta Kulikowska-Avis, która jest korespondentką polskich mediów w Wielkiej Brytanii, odniosła się do tej sprawy na antenie telewizji w Polsce. Trzeba jeszcze zwrócić na to uwagę, że to są ludzie, którzy otrzymywali właśnie housing benefit, social benefit, child benefit i tak dalej, i tak dalej. I drugie pokolenie, a drugie pokolenie występuje przeciwko swojej nowej ojczyźnie, więc jest ich tylko 4%. Natomiast widzimy ich pełno w mediach. Jest nadreprezentacja mniejszości, zwłaszcza mniejszości etnicznych, i w BBC, ale także w prywatnej komercyjnej ITV. I zawsze, kiedy występuje na przykład, powiedzmy, prezes Towarzystwa Muzułmańskiego, zawsze muzułmanin ma rację w BBC oraz ITV. A ja witam na łączeniu pana profesora Tomasza Grzegorza Grosse, eksperta od spraw zagranicznych, amerykanisty, Uniwersytet Warszawski. Witam serdecznie. Witam również. Panie profesorze, no właśnie, mamy bardzo napiętą sytuację na Wyspach Brytyjskich. Rząd brytyjski no, reaguje siłą na antymigranckie protesty, a słyszeliśmy komentarz Elżbiety Kulikowskiej-Avis, no, która wytyka szereg błędów, tak? Przyjmowanie takie, wyrażę się dosadnie, bezmyślne migrantów, szereg benefitów, czyli ten socjal, który był bardzo wielki, no i to chyba wszystko nie spowodowało tego, że ci migranci właśnie poczuli się obywatelami Wielkiej Brytanii, że chcieli się integrować. No i co z tym, panie profesorze, zrobić? No w tej chwili jest to bardzo trudne, dlatego że dużo łatwiej jest przyjmować imigrantów jako tak zwane tanie ręce do pracy. I tutaj na marginesie możemy powiedzieć, że jest pewien taki sojusz lewicy z wielkim biznesem, dlatego że ugrupowania lewicowe, nie tylko zresztą w Zjednoczonym Królestwie, po pierwsze są otwarte na masową imigrację pod hasłem praw człowieka, po drugie liczą na to, że to będą przyszli wyborcy dla tych właśnie lewicowych ugrupowań, imigranci lub potomkowie imigrantów, a wielki biznes z kolei oczekuje taniej siły roboczej do wykonywania różnego rodzaju funkcji, najczęściej tych podstawowych. Tak więc to założenie otwierało drzwi do Europy, do różnych państw, zarówno Unii Europejskiej, jak i Zjednoczonego Królestwa, dla ogromnej masy imigrantów. Później nastąpił napływ nielegalnej imigracji,
Natomiast na tym etapie, bo w gruncie te wszystkie procesy zaczęły się w latach 60., 70. ubiegłego wieku. Pomimo tych różnego rodzaju sygnałów, bardzo powiedziałbym, dających do myślenia, związanych przede wszystkim z brakiem asymilacji dużej części imigrantów, a nawet część spośród imigrantów lub potomków imigrantów radykalizuje się między innymi w oparciu o islam. Czyli te drugie, trzecie pokolenia. Tak jest. Poza tym mamy ogromny wzrost zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Kobiety są zwłaszcza narażone, ale nie tylko, na ataki ze strony imigrantów lub po prostu ludności pozaeuropejskiej, która już się zadomowiła, byśmy mogli powiedzieć, w Europie Zachodniej. Więc tutaj ten problem narasta, narasta, nikt go nie rozwiązuje, a stosunkowo nowym zjawiskiem jest to, że z jednej strony protestuje rodzima ludność, obywatele, w tym wypadku Zjednoczonego Królestwa, ale to samo mamy przecież w innych krajach Europy Zachodniej, a po drugiej stronie radykalizuje się ta społeczność imigrancka, zwłaszcza wokół radykalnego islamu. I to powoduje ogromne napięcie społeczne, które niestety zmierza do różnego rodzaju konfliktów. Niektórzy nawet twierdzą, że przed nami jest wojna domowa. Właśnie, wojna domowa w Wielkiej Brytanii, we Francji, ale pytanie, które sobie zadają nasi widzowie chyba przede wszystkim, czy właśnie takie ekscesy, protesty mogą również dotyczyć Polski, mogą spotkać Polskę. Wiemy, że te drzwi do nas też inni otwierają szeroko, szczególnie eurokraci brukselscy. No i czy takie sceny, które widzimy, nie będą nam grozić w najbliższym czasie? Pytanie, czy my możemy przeciwdziałać, czy gdyby rząd chciał, zdążyłby jeszcze przeciwdziałać tego typu historiom? No tutaj z jednej strony rzecz jasna, Unia Europejska każe nam otworzyć te granice i bardzo chętnie widzi między innymi Polskę jako ten kraj, gdzie będzie imigranci będą przesuwani na przykład z Niemiec czy z innych krajów Europy Zachodniej. Żebyśmy podzielili się z nimi ich problemem. Tak jest, żebyśmy mieli dokładnie to samo, co widzimy teraz na chociażby ulicach miast brytyjskich, ale przecież to samo widzimy w Niemczech, we Francji, w Belgii, we Włoszech, w wielu innych krajach Europy Zachodniej. Niestety my też mamy jak gdyby problemy z stanowiskiem Polaków, polskich rządów, polskich obywateli, bo kolejne polskie rządy też otwierały te granice, też troszeczkę bezmyślnie przyjmowały obcokrajowców, w tym z krajów islamskich, pod hasłem potrzebujemy rąk do pracy, żeby rozruszać gospodarkę. Bezmyślnie w tym sensie, że no, powinniśmy widzieć, co się dzieje w Europie Zachodniej, czym innym jest przyjmowanie Białorusinów, czym innym jest przyjmowanie Ukraińców, a czym innym jest niestety przyjmowanie obywateli państw muzułmańskich czy... I wkrótce my też będziemy mieli z tym problem i póki nie nastąpi pewne otrzeźwienie, zarówno w społeczeństwie, jak i w naszych elitach politycznych, również tych prawicowych, no to my idziemy prostą drogą po prostu według tego scenariusza Europy Zachodniej. Czyli zbliżamy się do przepaści. Panie profesorze, zobaczmy takiego tweeta Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczącego czystek w polskiej armii i pytanie do pana profesora będzie dotyczyło tego, jak to wpływa na nasz wizerunek za granicą. To jest właśnie ten tweet i informuję, że po wniosku sojuszników trwa procedura odwołania generała brygady Jakubczyka z Międzynarodowego Sztabu Wojskowego w kwaterze głównej NATO. To niestety kolejny
kolejna fatalna decyzja kadrowa naszych poprzedników, napisał rzecznik prasowy MON Janusz Sejmej. Ale nie tylko pan generał Jakubczyk podlega takiej procedurze, tylko wielu polskich oficerów, wielu polskich generałów ma zniknąć z polskiego wojska tylko dlatego, jak można sądzić, jak słyszymy z wielu opinii, że byli powołani w czasach pisowskich. Czy to wzmacnia bezpieczeństwo naszego kraju i jak wyglądamy w oczach sojuszników, panie profesorze? No to raczej nie wzmacnia naszego bezpieczeństwa. Podstawowym, a tak naprawdę jedynym kryterium polityki kadrowej, jeśli chodzi o wojsko, powinna być kompetencja, powinny być kwalifikacje. Jesteśmy w bardzo szczególnej sytuacji, czyli de facto w stanie wojny hybrydowej z Moskwą, w sytuacji bardzo realnego zagrożenia dla przynajmniej wschodniej flanki NATO. Innymi słowy, tego typu działania, jeżeli one nie są usprawiedliwione w sposób merytoryczny, tylko są podejmowane po linii politycznej, a z tego, co widzimy, no raczej to kryterium polityczne jest wiodące, to niestety to jest na szkodę naszego bezpieczeństwa i to też, myślę, jest nie do końca zrozumiałe dla naszych partnerów, dlatego że, umówmy się, generałowie czy wyżsi oficerowie, którzy zwłaszcza funkcjonują w strukturach natowskich, no oni się kierują polskim bezpieczeństwem, oni kierują się tym, żeby jak najsprawniej wdrażać różne decyzje polityków, właśnie profesjonalnie i sprawnie. I to oni nie powinni być oskarżani o jakieś tam decyzje poprzedników politycznych, tym bardziej, że tak naprawdę nikt tutaj nie czyni jakichś wielkich zarzutów poprzedniemu rządowi, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, o sposób reakcji, jeśli chodzi na konflikt na Ukrainie. Więc tutaj nie można karać urzędników, czy w tym wypadku oficerów, za to, że oni po prostu wykonywali pewne polecenia, które zgodnie z demokracją podejmował demokratycznie wybrany rząd. Mamy, panie profesorze, jeszcze jedną sprawę, przepraszam, że wejdę słowo, związaną właśnie z bezpieczeństwem, tudzież wizerunkiem Polski. To jest ta słynna już teraz wymiana więźniów politycznych. Zabrakło tam niestety Andrzeja Poczobuta. Słyszeliśmy wypowiedzi chociażby Mariusza Kamińskiego, który mówił, że starał się o to, i obecnego rządu, że niestety to się nie udało. Pan Tomasz Siemaniak, obecny koordynator służb specjalnych, zapewnia, że sprawa jeszcze jest w grze, ale można mieć co do tego szereg wątpliwości, bo to była wielka wymiana więźniów, największa od czasów zimnej wojny, i takie wymiany często się nie powtarzają. No więc właśnie, my powinniśmy się skupić na działaniach, które podejmuje obecny rząd w sferze realnego bezpieczeństwa, jeśli chodzi o zakup uzbrojenia, jeśli chodzi o przygotowywanie Polski do ewentualnej agresji rosyjskiej, jeśli chodzi o wiele innych aspektów. Przecież to wymaga pewnej kontynuacji, ale też pewnej aktywności polityka wobec NATO w stosunku do naszych sojuszników. Tutaj moglibyśmy ciągnąć te listy. Niektóre działania rządu obecnego są bardzo kontrowersyjne. Między innymi dlatego, że ten rząd pewnych sytuacji nie dostrzega, wykazując się pewną niekompetencją, pewną nieskutecznością. I ten przykład, który podał pan redaktor, jest właśnie z tej grupy działań. Natomiast w sprawach personalnych jest wyjątkowo aktywny i skuteczny, chociaż ja uważam, że ta sfera akurat nie wymaga takiej pilności, takiej staranności. Raczej należałoby zająć się innymi odcinkami, nazwijmy to, działań w zakresie polskiego bezpieczeństwa, a nie w gruncie rzeczy utrudniać sobie działania, dlatego że jeżeli wymienia się oficerów, którzy są już sprawdzeni, doświadczeni w strukturach natowskich, no to
mówiąc krótko, jest to na szkodę efektywności obecnego polskiego rządu. I ja tutaj nie widzę usprawiedliwienia, natomiast słyszę od wielu ekspertów wiele słów krytyki, jeśli chodzi o szereg innych działań w zakresie polskiego bezpieczeństwa, które nie są podejmowane, które są odkładane na później. Dopiero presja ze strony opinii publicznej, między innymi pana redakcji czy medium, wywołuje pewne opóźnione reakcje, ale tak nie powinien działać rząd w sytuacji naprawdę wielkiego zagrożenia dla polskiego bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję za ten komentarz, dziękuję za rozmowę. Profesor Tomasz Grosse, ekspert od spraw międzynarodowych, amerykanista, Uniwersytet Warszawski. Kłaniam się. Dziękuję pięknie. Telewizja w Polsce w Centrum Wydarzeń, Tadeusz Płużański. Proszę zostać z nami.